25 listopada wspominamy błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewicę. Franciszka Siedliska urodziła się 12 listopada 1842 roku w zamożnej rodzinie ziemiańskiej w Rożkowej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Na chrzcie otrzymała imiona Franciszka Józefa. Jej rodzice, Adolf i Cecylia z Morawskich, zadbali o wszechstronne wykształcenie swojej córki. Oprócz guwernantki miała także nauczycielki muzyki i tańca. Nie troszczyli się natomiast wcale o sprawy wiary i życia wewnętrznego, byli bowiem obojętni religijnie. Franciszka i jej brat Adam żyli w dostatku i wygodnie, w domu, gdzie Bóg nie był panem, jak sama napisze po latach. Lata jej dzieciństwa naznaczyła ciężka choroba kręgosłupa. Wyjeżdżała na leczenie do najsłynniejszych miejscowości uzdrowiskowych Austrii, Niemiec, Francji i Szwajcarii. Pomimo tego ciągle odczuwała silne bóle, które w miarę upływu czasu przerodziły się w chorobę chroniczną. Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, już w wieku 8 lat pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak sprzeciw ojca, który marzył dla niej o karierze artystycznej, opóźnił tę decyzję. Do sakramentów pierwszej komunii świętej bierzmowania przygotował ją kapucyn, ojciec Leander Lędzian. Ten sam kapłan pozostał jej kierownikiem duchowym od 1854 do 1879 roku. On rozpoznał jej powołanie i utwierdzał wolę założenia nowej rodziny zakonnej. W roku 1864 w Cannes Franciszka złożyła prywatne śluby czystości i zdecydowanie sprzeciwiła się planom matrymonialnym snutym przez ojca. Jej zamiarem było całkowicie poświęcić się Bogu. Przyrzekła jednak ojcu, że pozostanie z rodziną, dopóki on będzie żył. Adolf Siedliski powrócił przed śmiercią do zaniedbanych praktyk religijnych i umarł pojednany z Bogiem w 1870 roku. Franciszka została zakonnicą w tym samym roku. Najpierw była tercjarką franciszkańską, potem utworzyła i zorganizowała nowe zgromadzenie zakonne Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Nazaretanek. W 1873 roku przybyła do Rzymu i przedstawiwszy Piusowi IX projekt swego dzieła, otrzymała jego błogosławieństwo. Ponieważ w kraju po kasacie zakonów oficjalna działalność nie była możliwa, pierwszy dom zakonu nowego zgromadzenia powstał w 1875 roku w Rzymie. Założycielka przybrała imię Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Od tego czasu pochłonięta organizacją zgromadzenia, kształtowaniem jego duchowości, wytyczaniem celów i zadań apostolskich, ku zdumieniu wielu osób odzyskała zdrowie i siły. W pracach organizacyjnych wspomagali ją ojciec jezuita Lanrencont i zmartwychwstaniec ojciec Semenenko, który ułożył pierwszy projekt reguły Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. W 1881 roku powstał dom zakonny w Krakowie, gdzie siostry otoczyły opieką pracujące dziewczęta. Zgromadzenie podjęło pracę w szkołach, sierocińcach, ochronkach i internatach. Służyło moralności i religijnemu odrodzeniu rodziny. Wychodziło także naprzeciw każdej ludzkiej biedzie moralnej i materialnej. Siostry otaczały swoją opieką ludzi biednych, chorych, samotnych oraz niepełnosprawnych. Troszczyły się o wychowanie, zwłaszcza o wychowanie religijne, dzieci zaniedbanych. Zajmowały się samotnymi matkami i broniły życia nienarodzonych. W 1885 roku kierownik misji polskiej w Ameryce poprosił siostrę Marię, aby zaopiekowała się przebywającymi tam Polakami. Chociaż zgromadzenie miało wówczas jedynie 22 siostry, założycielka zabrała połowę z nich na drugi kontynent. Nowe placówki powstały też wkrótce we Francji i Anglii. Siostry pomagały emigrantom w prowadzeniu życia religijnego, zapewniały opiekę chorym w szpitalach, dzieciom w tworzonych przez siebie ochronkach, stały na straży ducha narodowego i ojczystego języka. Obejmowały swoją serdeczną troską nie tylko Polonię, ale wszystkich potrzebujących pomocy. Matka Maria zmarła w opinii świętości 21 listopada 1902 roku w Rzymie. Pozostawiła po sobie dziennik duchowy.
23 kwietnia 1989 roku w Rzymie beatyfikował ją święty Jan Paweł II. Módlmy się. Boże, Ty obdarzyłeś błogosławioną Marię od Pana Jezusa Dobrego Pasterza szczególnym charyzmatem życia według wzoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Udziel nam tej łaski, abyśmy za jej przykładem umieli budzić w rodzinach chrześcijańskich pragnienie życia godnego ich powołania, dla większej chwały Twojej i dla rozszerzania Twojego Królestwa na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,